Otwieram 58, 14 na zwyczajną sesję Rady Miasta 7 kadencji. Stwierdzam, że na 15 wybranych radnych obecnych jest 14 radnych, co stanowi kworum wymagane do wypełnienia prawomocnych uchwał. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Przystępujemy do punktu drugiego punktu. Dzisiejsza sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza miasta pani Beaty Sieteckiej. Państwo radni otrzymali projekt uchwały z uzasadnieniem. Poczytam wniosek. Na podstawie paragrafu 5 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Dęblin wnoszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin w następującym porządku obrad. Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie A. Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2018 rok. Punkt 4. Zamknięcie sesji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego porządku? Proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2018 rok. Proszę o przedstawienie projektu uchwały przez projektodawcę. Bardzo proszę panią skarbnik o odmienienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pani burmistrz przedstawiam projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. W projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany. Proponuje się zwiększyć środki po stronie dochodów budżetowych w dziale Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami o kwotę 180 640 zł, dochody ze sprzedaży mienia do kwoty 1 799 849 zł. Jest to odszkodowanie od PKP za działki przy ulicy Balonnej. Oraz zwiększyć środki po stronie wydatków budżetowych w dziale Gospodarka Mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami o kwotę 180 640 zł. Zadanie inwestycyjne wykup nieruchomości i gruntów do kwoty 209 849 zł z przeznaczeniem na zakup w drodze pierwokupu budynku wynajmowanego przez OPS w Dęblinie oraz na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały nie był opiniowany. W związku z tym proszę zapisać się do zadania głosu w dyskusji. Kto chciałby zabrać głos? Dopisał się radny Andrzej Panek. Ktoś jeszcze? Radny Magdalenica. Ktoś jeszcze? Jeżeli nie, proszę, bo pierwszy będzie głos radny Andrzej Panek. Panie przewodniczący, pani burmistrz. Mam pytania do projektu uchwały. Ponieważ nie był dołączony tutaj załącznik graficzny. Chciałem się dowiedzieć, co to za działki i powiedzmy z jakiego tytułu. Co to są te za działki, dlaczego one zostały sprzedane, bo nie wiem, czy myśmy podejmowali wyrażenie zgody, czy nie, czy nie musieliśmy podejmować, czy nie przypominam sobie. Ja to tak proszę o informację. I drugie pytanie mam. Jeżeli zwiększamy o kwotę 180 tysięcy, to chciałem się też również dowiedzieć, do jakiej kwoty pani burmistrz będzie zamierzała kupić, nabyć tą działkę zabudowaną z budynkiem, gdzie w tej chwili mieści się OPS, bo z mojego rozeznania wynika, że poprzedni rywacz, konkurent, czy też oferent również ma wpłacić, czy wpłacił już wadium, bo nie widziałem. I jeżeli, proszę, wpłacił. I jeżeli powiedzmy dojdzie do przebicia, to do jakiej kwoty pani burmistrz jest zdecydowana powiedzmy licytować się z tym oferentem. Ponieważ to jest nagrywane, to może trzeba by było wyłączyć i tutaj jest trasa, żeby takiej informacji do momentu przetargu, albo jeżeli to w ogóle pani uważa, że to jest tajemnica, to możemy o tym nie rozmawiać. No. Proszę odpowiedź. Panie i panowie radni, jeśli chodzi o kwotę po stronie dochodów, te 180 640 zł. Spłynęły one od PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, zespół projektu unijnego
W związku z wydaną przez wojewodę lubelskiego decyzją z dnia 29 grudnia 2017 roku ustalającą odszkodowanie za działki o numerach 4066 przez 1 o powierzchni 3196 m2, działka 4067 przez 7 o powierzchni 826 m2 i działka 4075 przez 1 o powierzchni 239 m2 w obrębie, położonych w obrębie 0001 Dębin, gmina miasto Dębin. To są działki tutaj przy ulicy Balonnej, taki skrawek na rogu, jak to zakręcamy, że... Przepraszam, że to jest działka między tymi tunelami. Nie, to nie jest działka między tymi tunelami, to jest kawałek działki już za tunelem, jak się idzie od strony podkroczy. To jest działka już za tunelem, się wyjeżdża za tunelem. Za jezdnią, po prawej stronie niezbędna do realizacji inwestycji dla PKP. To nie za duża działka, bo wiem, jak pan radny na pewno nie wiem, czy to jest tunelami, taka, jak się wjeżdża tu od strony Balonnej. Po lewej stronie jest taka duża działka, gdzie ona tam miała być dla młodzieży. Nie, to ta działka cała nie wchodzi tutaj. Ale część tej działki. Część tej działki. Tak jakby pod podrzeżnie pasa drogowego, to jest część działki pod inwestycji, które teraz PKP realizuje. Środki te finansowe zamierzamy przeznaczyć ewentualnie na zakup działki, na której posadowiony jest budynek po dawnym zakładzie gazowniczym i zakup budynku i działki. Oraz jeżeli zostaną nam z tej transakcji jakieś środki finansowe, na wypłatę odszkodowań, na które czekają mieszkańcy miasta za wydzielenie działek pod drogi gminne. Oczywiście, że nie zamierzam deklarować żadnej kwoty, proszę Państwa, za jaką tą działkę nabędziemy i myślę, że z Państwem na pewno będę o tym dyskutować na najbliższej sesji. Jeżeli kwota, jaką podamy w ofercie, bo oczywiście przystąpimy do przetargu po raz drugi, z tą samą kwotą, którą żeśmy do przetargu przystąpili, a mianowicie z kwotą wyceny, czyli 127 tysięcy złotych. No i liczymy się z tym, że oferentów może być więcej niż dwóch czy trzech. Liczymy się z tym, że może być znacznie większa liczba. I ciągle mamy prawo pierwokupu, więc decyzję, czy z prawa pierwokupu skorzystamy, czy nie, podyktuje nam cena, jaką złożą oferenci. Wiemy już, że oferent, który przystąpił do poprzedniego przetargu, jeszcze raz powtórzę, za kwotę 320 tysięcy wycofał się z tej kwoty, więc rozumiem, że jeżeli przystąpi drugi raz, to myślę, że decyzja... Można go rzucić. Nie, drugi przetarg. Że decyzję o nieprzystąpieniu do zakupu tej nieruchomości podjął z racji wysokiej ceny, więc rozumiem, że drugą ofertą wystąpi już nieco rozsądniejszą. I będziemy wtedy decydować o tym, czy zwiększamy te środki, bo to jest tylko 183 tysiące, proszę Państwa, jak oferent wystąpi z wyższą kwotą, to będziemy jeszcze raz musieli tu zasiąść i rozważyć, czy przesuwamy te środki. Na dzień dzisiejszy te pieniążki nam są potrzebne, żebym mogła skutecznie złożyć ofertę na 127 tysięcy we wtorek 26 lutego bieżącego roku, oferując chęć zakupu tej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę, głos zabierze radny pan Maranica. Proszę bardzo. Właściwie w odpowiedzi dla pana Andrzeja, pana się powiedziała pani to, co chciałem wiedzieć i właściwie już więcej nie mam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z tym, że nie zamykałem listy, czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze? Proszę radny Andrzeja. Chciałbym tylko zapytać, czy my mamy jakąś informację, czy ten oferent, który tak dużo pieniędzy ma, przystąpi jeszcze raz do przetargu? Mamy jakąś informację? Oficjalnie nie. Czy wszystkie osoby chętne zabrania głosu brały głos? Jeżeli tak, to zamykam listę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Trzyma, proszę, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta
przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta Rzeszów na 2018 roku. Czy ktoś mówił do punktu 4, zamknięcie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad,